Słuchajcie, są dziwactwa diabła. Diabeł dziwaczy i nam wmawia kłamstwa. Kłamstwa nam wmawia. I świec Pio nam znowu opowie. Musimy sobie to mocno tak sobie z tego zdać sprawę. Cała Maria, witam Cię na kanale Świadomie Ojca Pio. Tu jesteśmy po to, aby podążać za Jezusem Pio, umacniać swoją wiarę, umacniać nadzieję, miłość w tych trudnych czasach, teraz w czasach ucisku. Ciężko jest wierzyć dzisiaj. Po to jest ten kanał, aby umacniać naszą wiarę, podążać śladami największego świętego. Pomóż nam. Dziękuję też wszystkim podopiecznym za to, że pomagają temu kanałowi, że są właśnie w tej rodzinie duchowej tego kanału, że pomagają rozpowszechniać nabożeństwo do świętego Ojca Pio na całą Polskę. Dzięki Wam to możemy robić. Dziękuję wszystkim podopiecznym Ojca Pio. Za Was jest co tydzień msza święta odprawiana o łaski za wstawieństwem Ojca Pio. Jeżeli Ty chcesz dołączyć do podopiecznych Ojca Pio, link jest w opisie, to grupa, która otwiera się na bardzo duże duchowe dary. No, kiedyś o tym Wam jeszcze opowiem, ale patrzcie. Ojciec Pio mówi coś bardzo ciekawego. To jest grupa, która otwiera się na duchowe dary. W szczególności na to, że co tydzień jest za nich msza święta odprawiana. Taka sama, jak Ojciec Pio odprawiał. Ich imiona, wszystkich podopiecznych, niebawem już będą wysłane do sędziowania Rotondo. Ich imiona, ich intencje. Niebawem też będzie na stronie w końcu bardzo ładnie działająca kaplica Ojca Pio, daj Boże. Gdzie będą mogli składać bezpośrednie intencje, które będą zawsze wysłane do grobu świętego Ojca Pio. Ale to już niebawem. Myślę, że do miesiąca się uda to zrobić. Patrzcie teraz, co Ojciec Pio mówi. To jest bardzo ważne. Wczoraj mówiliśmy sobie właśnie o tym, jak Ojciec Pio nam często, jak nie Ojciec Pio, Ojciec Pio nam mówi o tym, ale jak diabeł wmawia nam kłamstwa. No to co właśnie mówiliśmy, że diabeł często nam wymawia albo wyolbrzymia jakąś sytuację, albo też nas nakręca na coś. Że to coś nam pomoże. I często, co właśnie trzeba zauważyć, to nas oddala od Boga de facto często. To nas oddala od takiego spojrzenia nadprzyrodzonego na życie. Ostatnio czytałem naszego założyciela, profesora Piancora di Veri. To jest bardzo ciekawe, jak on charakteryzuje czystość. Opisując świętą Tereskę od dziesiątka Jezusa. Sobie wyobraź, bardzo ważna sprawa. My często myślimy o czystości jako o takim więzieniu wręcz. Często mam taki fałszywy obraz, że to jest jakieś więzienie, ta czystość. Że nie mogę robić tego, tamtego i tak dalej. Nie. Czystość, osoba czysta widzi Boga w życiu. Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni będą oglądać Boga. I tu na ziemi już mogą oglądać. Czemu? Przez właśnie życie nadprzyrodzone, przez życie łaską, przez taki idealizm w życiu. Patrzenie na życie z wyższej perspektywy, z perspektywy Bożej. Po to jest ta czystość. Bez czystości nie da się tego zrobić. I to jest właśnie niezwykłe. Diabeł często też nam właśnie chce pokazywać życie nie po Bożemu. Pokazywać, jak rozwiązywać problemy nie po Bożemu. Jak patrzeć na nasze trudności w życiu, bo życie jest trudne, nie po Bożemu. I co on tutaj, Ojciec Pio, dalej mówi właśnie? Nie łamcie sobie niepotrzebnie głowy, nie zatręczajcie waszego serca podobnymi dziwactwami diabła. Widzisz, diabeł nam dziwaczy. Mawia nam różne bzdury. Wyolbrzymia nam jakieś problemy. Nie łammy sobie na tym głowy. Nie łammy na tym. Bo inaczej, jeżeli od razu wchodzimy w tą pułapkę po prostu, pułapkę takiego fałszywego patrzenia, zakłamanego po prostu, żeby ten jeden mały problem jakby nie wiadomo, co miał mi zrobić. Czy to, czy tamto. Nie. Jesteśmy powołani do znacznie wyższych rzeczy niż tam, nie wiem, tylko ugotowanie obiadu czy tam czegoś. Nie, znacznie wyższych rzeczy. Ufajcie Bogu i podkładajcie nadzieję w Jego ojcowskiej dobroci, a światło wreszcie nastanie. Ufajcie Bogu i pokładajcie nadzieję w Jego ojcowskiej dobroci. A światło wreszcie nastanie. Widzisz, trzeba zaufać Bogu. To jest bardzo ważne. Niebawem już będzie ta seria o nadziei. Mam nadzieję, że się uda jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy nagrać. Trzeba to nagrać wręcz. Koniecznie. Tylko muszę książeczkę wziąć. Ale widzisz, jak ta nadzieja nam jest konieczna po prostu. Widzisz, to nam podkopuje te kłamstwa, jak wczoraj o tym mówiliśmy sobie. To podkopuje w nas nadzieję. Podkopuje takie patrzenie materialistyczne na życie. Że ile to ja mam, ile tego, czy jeszcze mi starczy, czy nie starczy.
czy tamto, czy się spóźnię, czy nie spóźnię, czy ten jest taki, a tamten inny, to wszystko podkupuje nadzieję. Zaczynamy nie ufać Bogu, zaczynamy ufać swoje naturalistyczne spojrzenie na rzecz, swoim małym rozumkiem patrzymy na rzecz wtedy. I trzeba właśnie, to jest bardzo ważne, że Spirit tutaj pokazuje, pokładajcie nadzieję w Jego ojcowskiej dobroci. Bóg jest dobry. Księdze sobie to często powtarzać. Bóg jest dobry. On jest naszym Ojcem. To jest ojcowska dobroć, taka troska. Takie bardzo głębokie, bardzo pełne takie troszczenie się o nas. O nasze problemy, o nasze życie. Bóg wszystko wie. Bóg to wszystko widzi, tylko trzeba ufać. Trzeba bardzo mocno ufać. Wtedy jest piękne życie. Piękne życie w takiej Bożej ufności. I ciekawe, bardzo ciekawe. A światło wreszcie nastanie. Bo ona miała różne problemy. W rodzinie, w domu. Była przykuta do łóżka chorobą. Miała różne pokusy diabelskie, różne skrupuły. I wiecie, Ojciec Pio bardzo wyraźnie w końcu to pokazuje. Światło wreszcie nastanie. To jest zapewnienie Ojca Pio. To nastanie. Czasem musimy przejść. Może to nawet trwa, nie wiem, rok, może dwa lata. Może trzy. Ale światło wreszcie nastanie. Nastanie to. Wznieście umysł pełen wiary ku niebieskiej ojczyźnie i ku niej niech biją nasze serca i zdążają wszystkie nasze aspiracje. Widzisz, powołani jesteśmy do nieba. To nie jest tylko tak, że ten zakonnik jest powołany. Ty też jesteś powołany. Powołany do świętości. To jest nasze podstawowe powołanie. Zostać świętym. Heroizm cnót. Heroizm życia. Waleczność. To jest właśnie ważne. Wznieść umysł pełen wiary ku niebieskiej ojczyźnie. Jest ciekawe. Trzeba to wznosić naszą duszę, wznosić nasz umysł ku naszemu celowi. Przestać się zatraszczać o te bzdurne, małe życie. Zacząć żyć wielkimi, wielkimi sprawami. Wielkimi pragnieniami. Bycie z Bogiem całe życie. Obcowaniem z Bogiem. Kontemplacją Boga. To będzie niezwykłe. Jak to jest piękne, na adorację pójść czasem. Na pewno tak masz. To jest piękne po prostu. Tak samo. Będziemy kontemplować Boga. Całą wieczność. I ku niej niech biją nasze serca, więc nasza mentalność, nasza po prostu, bo serce to nie jest tylko takie uczucia. My czasem tak myślimy właśnie, to jest takie romantyczne tylko patrzenie na serce. Serce to jest wola nasza. To jest nasza ta prawdziwa mentalność, to, jakim jesteśmy. Niech to nasze serce bije tam po prostu. Tam mamy iść. Tam mamy wybierać. Wybierać Boga ciągle. Iść do świętości, iść do wieczności. I zdążają wszystkie nasze inspiracje. Wiecie, trzeba wszystko podporządkować temu celowi. Ojciec Pio nam to pokazuje. Często przez rozmyślanie, przez poznawanie doktryny Kościoła, przez poznawanie nieba, przez życie żywotami świętych, przez odrzucanie tego, co światowe, tego, co nie prowadzi do Boga, bo to jest światowe właśnie. Cały świat, czyli cała ta przestrzeń, całe to materialistyczne spojrzenie, które nie prowadzi nas do Boga. Odrzucajmy to, mówi Ojciec Pio. Podziwiajcie byty niebiańskie, które docierają do was nie inaczej jak na drodze bólu, którą przemierzacie. To nasza prawdziwa ojczyzna. Czy to ważne, że osiąga się ją, idąc ciernistą drogą cierpienia i ofiary? Widzisz, to jest ciekawe. Ojciec Pio nam pokazuje, to życie jest trudne. No i co z tego? To znaczy, że mamy się poddawać? Nie, mamy wybierać, właśnie patrząc wyżej, mając jakiś cel, do którego dążymy. Chcemy znosić te cierpienia, chcemy znosić te ofiary. Żyjąc w posłuszeństwie, żyjąc w takiej wierności Kościołowi, żyjąc w wierności Chrystusowi. Po to wszystko jest. Po to tak Bóg pięknie to stworzył. Stworzył piękną nagrodę dla nas. To musimy jej pragnąć. Ojciec Święty Tomasz Akwinu tak właśnie powiedział, że trzeba w życiu wybrać konkretnie cel i do niego dążyć. Cel, do którego nie dążymy, nie do niego dojdziemy. Trzeba codziennie zapierać się. Codziennie, Ojciec Pio nam to dzisiaj pokazuje. I to jest ważne. Czy to ważne, że osiąga się tą niebiańską ojczyznę, drogą ciernistą drogą cierpienia i ofiary? Ojciec Pio pokazuje nam, życie jest trudne będzie. Będziesz miał jeszcze większe problemy. Będziesz przejdziesz przez jeden tunel, przez który nic nie widać, będziesz pójść jeszcze wyżej, jeszcze kolejny tunel.
A co jest ważne, przez tunele, jak idziemy, to idziemy prosto, po prostu przez góry. Omijamy wielkie, trudne, skaliste jakieś szczyty, które ciężko przebyć. Idziemy prosto. Najszybsza droga do Boga. Ojciec Piotr pokazuje, co z tego, że będzie cierpienie? Co z tego, że będą ofiary? Będą. No i pięknie. Trzeba je znosić. To nie jest łatwe. Ja wiem. Ja wiem, że to nie jest łatwe. A to do jutra. Jutro będziemy dalej sobie to rozważać. Bo ojciec Piotr będzie dalej nam pokazywał, jak piękne jest życie upokorzenia, piękne jest życie cierpienia. Jak to jest szlachetne. Szlachetni ludzie często znosili ogromne cierpienia. Oby nam ojciec Piotr to wyjednał. Tobie i mnie. Pomóż temu kanałowi, pomóż, potrzebujemy Twojej pomocy. Nie jest łatwo prowadzić taki kanał, nie jest to łatwo. Dla podopiecznych ojca Pio teraz wysyłamy też piękny obrazek z historią, która nam przypomina to piękne wydarzenie. Myślę, że to jest piękny obrazek właśnie z ojcem Pio, który jest obok żołnierzy, pilotów, którzy chcieli zbombardować San Giovanni Rotondo. Nie udało im się to zrobić. Nie udało, bo spotkali latającego mnicha. Mnicha, który wszedł i powiedział, koniec, nie ma tutaj niczego takiego. Teraz ojciec Pio właśnie nam to pokazuje, jak to jest piękne. To jest piękna historia. Takiej opieki ojca Pio. Ojciec Pio chce być z tobą, chce ci pokazywać, chce ciebie zachęcać każdego dnia do większego takiego poświęcenia Bogu, większego poświęcenia Kościołowi. Taki obrazek właśnie wysyłamy do podopiecznych ojca Pio. Do tych, którzy pomagają też innym poznać ojca Pio. Oni wchodzą pod opiekę ojca Pio i otwierają się na piękne duchowe dary. Jak zostać podopiecznym ojca Pio? Link jest w opisie. Salve Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi e sempre.